Grzegorz Stępień, studio KK24.pl. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest dzisiaj Ewa Czubek, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Porozmawiamy o decyzjach, które zapadły na ostatnim posiedzeniu, jak i o bieżącej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i dość mniej typowej formie pomocy uchodźcom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Ostatnia sesja Rady Miasta, nie mogło się to rozpocząć inaczej niż od wydarzeń bieżących, a tym wydarzeniem, które króluje no niestety we wszystkich serwisach informacyjnych od wielu dni, jest wojna na Ukrainie. Radni Rady Miasta Kędzierzyna Koźla również postanowili tutaj wyrazić swoje zdanie. Tak, przyjęliśmy oświadczenie w sprawie potępienia agresji Rosji na niepodległą Ukrainę. Ja wiem, że było to komentowane, że jakby Państwo mogą powiedzieć, mieszkańcy, że to jest mało istotne z punktu widzenia jakby działań, które tak naprawdę są potrzebne, ale uważamy, że każdy organ, jeżeli tylko ma taką możliwość, to powinien jawnie i wprost po prostu potępić takie działania. Tym bardziej, że w naszym mieście od wielu lat mieszka wielu obywateli Ukrainy, którzy tutaj pracują, żyją i także płacą podatki. To jest być może ważne właśnie dla nich, dla tych mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Tak, z nimi się przede wszystkim solidaryzujemy i chcemy, żeby to było no, w sposób taki wyartykułowany, oczywisty i uważaliśmy, że tak trzeba zrobić. Uchwała no, w dosadnych słowach sprzeciwia się agresji rosyjskiej na Ukrainie. No tak, wie pan, ja nie będę przytaczać tutaj jakby treści tego oświadczenia, natomiast no, my wiemy, że jakby Rosja to jest takie państwo, gdzie gdy zapytamy, jak oni rozumieją demokrację, to dla nich demokracja to jest możliwość wyboru okupowanego kraju, kraju, który chcą okupować, krótko mówiąc, i to jawnie pokazało teraz te działania i jak to wszystko wygląda i co się tam dzieje. W XXI wieku mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości i no, powiem szczerze, to są tacy sami ludzie jak my i to, co oni w tej chwili przeżywają, to nie życzmy najgorszemu wrogowi. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Cały świat się temu sprzeciwia i cały świat niestety nie wie póki co, jak to zatrzymać. W każdym razie, Pani Przewodnicząca, decyzja podjęta jednogłośnie. Tutaj tak. Nie było żadnych wyłomów. Nie, i nie mogło być. Mhm. Natomiast no, już takiej jednomyślności nie było, jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą nauki języka niemieckiego przez dzieci w naszych szkołach. To jest oczywiście pokłosie tego, że pieniądze w budżecie państwa zostały ograniczone na ten cel. Następnie rozporządzenie ministra edukacji, które skasowało te godziny. No, efekt jest taki, że dzieci, które przynależą do mniejszości niemieckiej, będą tego języka w szkole miały mniej. Wywiązała się bardzo długa dyskusja na sesji. No tak, to już jest sprawa, że tak powiem, bardziej polityczna i krótko mówiąc, jakby państwo, rząd polski po raz kolejny tak naprawdę tnie subwencje dla samorządów, właśnie ograniczając tutaj możliwość nauki języka niemieckiego przez mniejszości niemieckie. Było to bardzo dobitnie podkreślone na sesji, że to, proszę Państwa, nie jest jakby... To nie dotyczy wszystkich mniejszości, tylko to dotyczy stricte mniejszości niemieckiej. W naszym kraju jest wiele mniejszości i jakby nie obcina się godzin nauki języków pozostałych, typu na przykład język białoruski, tylko po prostu uderzyło to dokładnie w mniejszość niemiecką, a tak naprawdę szczególnie uderzyło to w nasze województwo, w nasz region. Ja chcę podkreślić, że w 2022 roku to jest na całe województwo polskie około 18 milionów złotych mniej subwencji oświatowej, a na przyszły rok ponad 53 miliony złotych, więc jeżeli by te lekcje miały być podtrzymywane, to znowu jest tak, że te pieniądze będzie musiał wygospodarować samorząd, podobnie jak było przy podwyżkach dla nauczycieli z roku 2019, że musieliśmy wygospodarować w naszym budżecie dodatkowe 7 milionów złotych, tak? A tak jak powiedziała Pani Prezydent na sesji, no oczywiście sprzedaliśmy teren w Parku Przemysłowym na rzecz Okien, ale to są środki, które gmina powinna wykorzystać na inwestycje, a nie na wydatki bieżące. Więc jakby z pustego i Salomon nie naleje. No po prostu nie mamy pomału skąd brać tych środków, żeby uzupełnić, nawet gdybyśmy chcieli. Poza tym podkreślę tutaj, że no może to brzmi w taki, wie pan, dość dosadny sposób, ale jeżeli samorząd wygospodarowałby tu w tym momencie na już takie pieniądze,
to w jaki sposób mieszkańcy no, mają stwierdzić, że cokolwiek się negatywnego dla nich dzieje, co tak naprawdę jest pokłosiem działań na górze w administracji rządowej, a nie tutaj u nas. Więc no, na razie jakby zdecydowaliśmy się poprzeć apel Sejmiku Województwa Opolskiego do przede wszystkim opolskich samorządowców, którzy tutaj będą decydować i powinni wywierać presję, żeby po prostu to rozporządzenie zostało zmienione. Ono jest karygodne, uderza po prostu w podstawowe zasady, które Polska konwencjami międzynarodowymi przyjęła do stosowania. No i znowu stawiamy się gdzieś tam na marginesie, a ta sytuacja międzynarodowa, która teraz jest w Polsce, na Ukrainie i jakby w Rosji, pokazuje dobitnie, że my po prostu musimy być częścią Zachodu i nie możemy sobie tutaj pozwolić na takie dziwne ruchy, których społeczność międzynarodowa, europejska szczególnie nie rozumie i które nas potem stawiają no, w szeregu z państwami właśnie takimi, które nie respektują tych praw. No na pewno nie jest to dobry moment na to, żeby podsycać jakieś animozje narodowościowe, absolutnie. Tym bardziej, że one cały czas gdzieś tam w nas drzemią i przy okazji takich tematów zawsze wychodzą, no ale ta sytuacja, którą mamy teraz, rzeczywiście dobitnie pokazuje, że albo jesteśmy razem, albo no, może czekać nas podobny los do tego, który spotkał nieszczęsnych Ukraińców. No ale jednocześnie tutaj no, ta uchwała popierająca sprzeciw Sejmiku Województwa Opolskiego, ona nie została przyjęta jednogłośnie. Część radnych odpowiada, że to jest jakaś polityka wzajemności, że Niemcy też nie dofinansowują uczenia nauki języka polskiego w ich szkołach, a przecież wielu Polaków mieszka w Niemczech. Ale tu jest mniejszość niemiecka. No to jest, to jest różnica jakby, jeżeli chodzi o status tej ludności, natomiast wie pan co, no nie będę się odnosić jakby, bo tak jak wszyscy teraz mówią, trzeba być jednością, ale no niektóre argumenty jakby radnych Zjednoczonej Prawicy, to tak szczerze mówiąc, Bez komentarza zostawię, bo no, radny Fabian Przon próbował w jakiś sposób logiczny to tłumaczyć, natomiast wywód radnej Kukolki Bogocz to zostawmy to bez komentarza. Wątki biograficzne były. Tak, CV. Dużo pieniędzy na oświatę gmina Kędzierzyn-Koźle przeznacza na oświatę właśnie. Tak. To jest, zdaje się, kwota zbliżająca się do 80 milionów złotych, z czego jakby połowa to mniej więcej są subwencje oświatowe, państwowe, natomiast resztę musimy wygospodarować sami. W sytuacji, gdybyśmy mieli pozostawić nadal te 3 lekcje języka niemieckiego, czyli 2 musielibyśmy sfinansować z budżetu miasta, to byłaby rocznie kwota ponad 3 milionów złotych. No skąd to wziąć? No właśnie, więc tutaj ta pula pieniędzy jakby cały czas rośnie z roku na rok, bo ona jest coraz wyższa, niestety koszty utrzymania oświaty z wielu różnych przyczyn rosną, no więc wygospodarowanie kolejnych pieniędzy na to, żeby no, utrzymać te liczby nauki godzin języka niemieckiego, no może być trudne dla budżetu na gminę. No może być trudne i ja chcę powiedzieć, że to nie tylko jakby, znaczy z tym ograniczeniem nauki wiążą się też ludzkie dramaty, dlatego że trzeba będzie jakby zwalniać nauczycieli. Opolszczyzna szacuje, że 2/3 nauczycieli języka niemieckiego w tym momencie jakby nagle może pozostać bez pracy, tak? Mhm. Tak jest to określone i myślę, że ktoś to po prostu potrafi wyliczyć i że te cyfry są sprawdzone. Dobrą informacją dla naszego budżetu też nie są te dane, które napływają, jeżeli chodzi o tak zwany Polski Ład, czyli pieniądze trafiające od rządu do kas samorządowych. Według informacji, którą przekazała prezydent Nowosielska na sesji, te wnioski, które składa gmina Kędzierzyn-Koźle, one no, największej części nie są rozpatrywane. W stosunku do innych gmin, nawet w naszym regionie, my otrzymujemy stosunkowo mało pieniędzy. No, państwo pamiętają, była już mowa o tym jakby, że podczas rozdzielania ostatnich pieniędzy na inwestycje, tak, te rządowe, to po prostu jakby nie były określone żadne kryteria, według jakich oceniano te wnioski. Czyli jakby, no można powiedzieć, i nie jest to tajemnicą, że to właściwie tylko chodzi o poprawność polityczną. Czyli tam, gdzie nie ma rządów Zjednoczonej Prawicy, tam będziemy dostawać mniej. No i niestety, przykro mi, ale Kędzierzyn-Koźle jest, przykro mi w cudzysłowie, bo tak naprawdę
cieszę się, że tutaj nie rządzi Zjednoczona Prawica, ale Kędzierzyn-Koźle znajduje się w gronie tych miast, w których zawsze będziemy mieli pewnie problem z tymi pieniędzmi. Nie wygrywamy na Polskim Ładzie w każdym razie. Nie, ja dodam, że pani prezydent wskazała, iż wyliczenia co do zresztą spływu pieniędzy z podatku dochodowego od osób fizycznych miały być niższe około 5 milionów złotych, tak szacowaliśmy w gminie, natomiast wiemy już, że dostaniemy w tym roku 10 milionów mniej z PIT-u, więc to jest dodatkowo taka kwota, którą gdzieś trzeba znaleźć. No i tutaj będziemy w każdym momencie przegrywać. To jest też to, o czym już wielokrotnie mówił radny Andrzej Kopeć na sesji, że wszystko idzie w kierunku planowania centralnego, tak? Czyli jak najmniej będzie się dawać w decyzje samorządów, a jak najwięcej będzie się chciało jakby no, dyrygować z góry i wskazywać, na co to ma iść i w jaki sposób kierunkowo to przekazywać. No nie jest to dobra sytuacja i my to z roku na rok obserwujemy coraz bardziej. Samorząd jest naszą zdobyczą, jeżeli chodzi o Polskę i te przemiany demokratyczne, które mają miejsce w naszym kraju. Niedobrze by było to stracić na pewno. Nie, wie pan, nie wszyscy o tym pamiętają być może, albo po prostu mają takie zapędy autokratyczne, które jak widać, jak pokazuje teraźniejszość, zawsze źle się kończą. I wróćmy właśnie do teraźniejszości. Wojna na Ukrainie, pomoc. Pani jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu. Ta organizacja zdecydowała się również zaangażować w pomoc dla uchodźców, ale z takiej mniej oczywistej strony zbieracie środki i zbieracie karmę dla tych zwierząt domowych, które uciekają razem z ludźmi z ogarniętej wojną Ukrainy. Tak, panie redaktorze, ja dziękuję, że pan o tym wspomniał, jakby natomiast mam świadomość tego, że słuchacze mogą przede wszystkim jakby wskazać, że tu ludzie się głównie liczą. I oczywiście, to jest ja o tym też oczywiście powiem, pomocy, ale, tak. Ale jakby szanuję, że pan prowadzi tą rozmowę, więc odniosę się do tego, o co pan jest mnie pani tutaj pyta. Jest pani naszym gościem, a w tą akcję pani tak. Jest bezpośrednio zaangażowana, przynajmniej z tego, co my wiemy, więc dlatego... Jestem, dlatego że jakby od wielu lat działamy. Ja uważam, że każdy powinien spróbować pomagać tam, gdzie potrafi, gdzie ma kontakty, gdzie ma wiedzę i jakby no my zdecydowaliśmy się jako organizacja rozpocząć akcję zbiórki karmy dla zwierząt. Ja nie wiem, czy dziś ta karma trafi głównie do osób, które tutaj ze zwierzakami przyjeżdżają, bo podejrzewam, że jeżeli przyjmują te osoby polskie rodziny, to oprócz gościny dla ludzi znajdzie się też i gościna i miseczka dla zwierząt. To jest w ogóle jakby jasne. To zjawisko rzeczywiście jest nasilone, że ludzie, którzy uciekają przed wojną, docierają do nas razem ze swoimi zwierzętami. Wie pan co, ja powiem tak, mój mąż wracał, przywożąc rodzinę kolegi z Krzywego Rogu, oni przyjeżdżali akurat z Krzywego Rogu, ze środkowej Ukrainy, natomiast mąż jechał po te osoby do Korczowej i jakby na okolicznych parkingach spotykał właśnie Ukraińców, którzy przyjeżdżają, mają transporterki z kotami, mają czasem po kilka psów na smyczy, więc oni nie chcą zostawiać tych zwierząt. Zwierzę w normalnym, cywilizowanym państwie i w normalnym domu jest częścią rodziny. Państwo też macie swoje zwierzaki, więc wiecie, jak one są traktowane i to jest zupełnie normalny ludzki odruch i nie należy tego w żaden sposób jakby krytykować, że powiedzmy ważni są tylko ludzie. Nie. Ci ludzie też mają komfort psychiczny, kiedy mogą przyjechać tutaj ze swoimi zwierzakami i jakby ja obserwuję to, że tak się dzieje. Chcę też jakby przy okazji nawiązać, że jeżeli zgłaszają nasi mieszkańcy jakby deklaracje domów dla rodzin, to też proszę jakby informować, czy są państwo w stanie zaakceptować zwierzęta, bo to jest bardzo ważne. Czasem są alergie na sierść, czasem ludzie po prostu nie akceptują. I to czasem jest inne zwierzę. Jest inne zwierzę, tak. I to jest bardzo istotne, żeby ta informacja też była jakby przekazywana, że tak, możemy wziąć też i zwierzęta, nie możemy. I wtedy jakby osoby, które zajmują się pośrednictwem w przekazywaniu informacji, gdzie są chętne domy, to będą tą informację oczywiście brały pod uwagę. Także ale wracając do pańskiego pytania, jak ta pomoc nasza, jak my chcemy ją zorganizować? No przede wszystkim ja zwracam uwagę, zbieramy karmę.
Powiem tak, byłoby naszym wielkim marzeniem, żeby udało się wraz z większymi organizacjami zorganizować jakiś transport, duży transport korytarzem humanitarnym. Na razie tych korytarzy nie ma do Ukrainy, bo my jakby wiemy, że są miejsca, gdzie ludzie nie mogą opuścić zwierząt, bo to są po prostu azyle, schroniska. Nawet pod Kijowem jest miejsce, gdzie znajduje się obecnie około 600 psów, które prowadzi kilka dziewczyn i one mówią, że zostaną na posterunku, natomiast mówią wprost, że karmy starczy na przykład na tydzień, za chwilę jest informacja, że na 4 dni. Proszę Państwa, to są osobiste dramaty tych ludzi i jakby no, my bardzo chcielibyśmy tą pomoc zorganizować i tak naprawdę bardziej nawet niż tu, to przekazać tam. Tylko cały czas myślimy nad tym, jak to zrobić. Ja jestem w kontakcie z prężnie działającym Towarzystwem Opieki nad zwierzętami z Opola i jakby no, mam informację od koleżanki, że ona dzisiaj tam jedzie i po prostu będzie próbowała przekroczyć granicę i na własne oczy przekonać się, jak to zrobić. Myślimy nawet o tym, żeby na przykład przekazywać wprost do rąk organizacji ukraińskich tą karmę po to, żeby ona kierunkowo została przekazana tam. No, dziś powiem tak, na pewno ta karma się, proszę Państwa, nie zmarnuje. My jej sami nie zjemy, my ją po prostu przekażemy tam, gdzie są potrzebujące zwierzęta. Optymalnie byłoby, gdyby można było to przekazać na samą Ukrainę. Czyli pomoc dla zwierząt, które uciekają razem ze swoimi właścicielami, ale być może nawet większym problemem są zwierzęta, które są zgrupowane gdzieś w schroniskach po prostu no na są, tych terenach. To oni też prowadzili wojną. Schroniska, oni prowadzą schroniska. Gdzieś tam się pojawiła wczoraj informacja, że mer Kijowa wydał decyzję o usypianiu zwierząt w schronisku w Kijowie. Potem okazało się, że to jest fake, bo tych informacji fejkowych też jest sporo. Tak? No. Natomiast być może tam będą podejmowane dramatyczne decyzje. W każdym razie giną ludzie, co dopiero mówić o zwierzętach. Jeśli chcecie Państwo w każdym razie wesprzeć taką zbiórkę, link do artykułu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie dane, będzie w opisie do tego filmu. Panie redaktorze, ja chcę jeszcze powiedzieć, jak już jestem na antenie. My na bieżąco będziemy informować, kiedy zbieramy. Najbliższy dyżur jest w piątek, czyli jutro w naszej siedzibie na Grunwaldzkiej 31 o godziny 17 do 18, a potem będziemy w poniedziałek w tych samych godzinach, czyli 7 marca. I proszę śledzić jakby nasz profil, ja tam na bieżąco uzupełniam jakby tą informację. Chcę też powiedzieć, że można, jeżeli ktoś nie chce przynieść karmy, można wpłacić gotówkę na cel szczegółowy, to jest podane. No i chcielibyśmy też pośredniczyć faktycznie w informacji o domach tymczasowych, kto może przyjąć, natomiast na ten moment jakby no mam raptem powiedzmy dwie czy deklaracje, czy zapytania, więc to nie jest na ten moment największy problem, tak? No ale taka jest nasza rola, w tym zakresie działamy. Zachęcamy w takim razie także do tej pomocy. Natomiast ten główny strumień humanitarny, który teraz skierowany jest na Ukrainę, jak i do uchodźców, on również płynie. My tutaj zdajemy egzamin jako mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla i jako samorząd? Niesamowicie zdajemy egzamin, szczególnie jako mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla. Oczywiście samorząd też. Natomiast na początku cały ciężar, można powiedzieć, organizacji tej pomocy, przede wszystkim ściągania obywateli Ukrainy do Kędzierzyna-Koźla, jakby przejęli społecznicy. Pospolite ruszenie, można było powiedzieć. Chylę czoła przed państwem, działacie w sposób nieprawdopodobny, naprawdę. Być może jest to też efekt tego, że urzędnicy często potrzebują być w zgodzie z różnego rodzaju procedurami, natomiast pospolite ruszenie mieszkańców działa zupełnie inaczej, co pokazały te ostatnie dni. Więc jakby pozwolą Państwo, że ja się teraz wesprę swoją ściągą w komórce, bo nie mogę niczego pominąć, tak? A już jakby nie chcę niczego zapomnieć, czyli jakby faktycznie przede wszystkim ludzie i samorząd, tak? Czyli będą te działania, zmierzamy do tego, żeby te działania były skoordynowane. I to już na tym etapie jest bardzo istotne, dlatego że powiem tak, zachęcam Państwa do odwiedzania strony powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i do strony internetowej gminy Kędzierzyn-Koźle, bo tam są jakby szczegółowe informacje na temat tego, no co robić, krótko mówiąc, i w jaki sposób można pomagać. Chcę powiedzieć, że mamy dwie w Kędzierzynie-Koźlu prężnie działające grupy facebookowe, do których można dołączać. To jest grupa Kędzierzyn-Koźle pomaga Ukrainie oraz grupa Dach nad głową dla Ukrainy Kędzierzyn.
Koźle. To są grupy prowadzone przez społeczników, przez administratorów, wolontariuszy i tam bardzo dużo informacji jakby Państwo znajdziecie. Chcę też powiedzieć, że oczywiście jest jeden główny, gminny punkt zbiórki darów i to jest na przystani Szkwał w Koźlu. Tak, natomiast jakby dary zbierane są też przez rady osiedli. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, chociaż sądzę, że większość to wie, my mamy w Kędzierzynie Koźlu 16 rad osiedli. W każdym osiedlu jest siedziba rady osiedla. Prawie tutaj każdy się angażuje, jeżeli chodzi o zbiórkę. Każdy się angażuje. Teraz tutaj będę przekierowywać na profile facebookowe rad osiedli. Rady osiedla poproszę też o uzupełnienie informacji o numerach telefonów i ewentualnie podawanie bieżących informacji, kiedy jest otwarte i kiedy jakby można przynosić dary, ale też chcemy gminie Kędzierzyn-Koźle, szczególnie na tym zależy, żeby rady osiedla w miarę możliwości koordynowały jakby przekazywanie informacji o osobach z Ukrainy, które trafiły do prywatnych domów. Dlatego, że większość tych osób trafiło do prywatnych domów. Nie mamy być może w tym momencie pełnego obrazu skali. No powiem szczerze, że rozmawiałam z radną Katarzyną Dysarz, która się szczególnie w to zaangażowała i Kasia powiedziała mi, że w tej chwili jest około 300 osób w prywatnych domach w Kędzierzynie Koźlu. Natomiast jeżeli chodzi o te miejsca wojewody, to one na ten moment były jakby rozlokowane szczególnie na obrzeżach powiatu, nie w samym Kędzierzynie Koźlu, choć mam informację też od przewodniczącego Rady Miasta Ireneusza Wiśniewskiego, że są tam zadeklarowane miejsca już około 30 pokoi w hotelu Solidaris i tam, czyli dwuosobowych, czyli powiedzmy 70 miejsc, ale no tak jak mówię, jest pewna różnica i jeżeli koordynuje to gmina i te osoby przechodzą przez gminę, to ta wiedza już jest. Jeżeli nie przechodzą i trafiają do prywatnych domów, to jest ogromna prośba, żeby nasi gospodarze polscy zgłaszali te osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do MOPS-u działa oczywiście telefon, ale jest też na parterze punkt informacyjny. Bardzo zależy nam na tym, żeby pozyskać wiedzę, ile tych osób jest, dlatego żeby w odpowiedni, kierunkowy sposób jakby organizować pomoc dla tych ludzi. A mając wiedzę, właśnie będzie można kierować do nich pomoc, bo przecież takie instytucje jak MOPS z pewnością uruchomiły już różnego rodzaju działania, które wesprą po prostu tych gospodarzy, którzy postanowili przyjąć pod swój dach. Tak, ja chcę też powiedzieć, że oprócz tego przystani Szkwał, gdzie jest gminny punkt zbiórki, to jest też w wielu miejscach w osiedlach, po prostu w różnych miejscach organizują prywatne osoby te zbiórki, w sklepach, w szkołach, w przedszkolach, więc jakby no, zakres tej organizowanej pomocy jest naprawdę ogromny. I panie redaktorze, jeżeli troszkę za długo, ale muszę o tym wspomnieć, my mamy partnerskie miasto Kałuż na Ukrainie. To jest miasto położone około 180 km od Przemyśla, mniej więcej 66-tysięczne, więc jakby podobne wielkością do miasta Kędzierzyn-Koźle. I w tej chwili próby, pamiętamy o tym, że to miasto jest i również tutaj gmina Kędzierzyn-Koźle organizuje pomoc. Tak, organizuje. Pani prezydent jest w stałym kontakcie z władzami Kałusza i jakby zachęcam też do odwiedzania profilu oficjalnego pani prezydent Sabiny Nowosielskiej. Tam jest szczegółowa informacja, lista wprost jakby potrzeb, które wysłał nam Kałuż, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby do nich docierała ta pomoc, której oni przede wszystkim w tej chwili oczekują, a to są głównie środki medyczne, lekarstwa, sprzęt medyczny, czy też elektronika, krótkofalówki, powerbanki, baterie, jakby to, co im może być niezbędnie potrzebne do tego, kiedy być może no, będą potrzebowali się w inny sposób komunikować, bo zabraknie im tradycyjnych metod u nich, nie? Śledźmy w takim razie wszelkie informacje dotyczące tego, jak organizowana jest bieżąca pomoc. Oczywiście włączajmy się w to, no bo Ukraińcy bardzo tego potrzebują. Mam nadzieję, że ta pomoc szybko przestanie płynąć, a to ze względu na to, że działania wojenne skończą się na Ukrainie i sytuacja zacznie wracać do normy, chociaż odbudowa kraju po tym, co widzimy na obrazkach pokazywanych w telewizji, może zająć pewnie długie lata. Oby to wszystko jak najszybciej się skończyło i wróciło do normy. Pani przewodnicząca, ja dziękuję pani bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem była Ewa Czubek, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Zachęcam jeszcze raz do pomocy i sława Ukrainie. Przyłączamy się.